Myślę, że było dobre dość tempo, chyba mógł się podobać mecz. Krakowia narzuciła nam trochę ciężkie warunki. Mi się wydaje, że mógł mecz się ten podobać kibicom. No można powiedzieć, że ten mecz się rozwiązał w osłabieniach albo w przewagach z przeciwnika. I gdzieś tam były później z przebiegu tego meczu śmieszne decyzje niektóre, ale rozstrzygło się to w przewagach. Trzecia tercja, wiadomo, gra się zawsze na bramki. Co z tego, że my w trzeciej tercji, to jest według mojej oceny zdecydowanie lepszy zespół, ale wygrywa sprzeciwnik, bramki nie strzelamy, mało strzelamy, do bramki możemy więcej strzelać, więcej sytuacji by było, ale myślę, że personalnie w takim osłabieniu jak jsme, uważam, że z naszej strony to był bardzo dobry mecz a nie mamy się za co wstydzić. Dziękuję bardzo i proszę o pytania. Panie Rudolfie, kiedy ci kontuzjowani gracze wrócą po kolei, Galant? Tydzień, 14 dni. No do Pucharu Kontynentalnego, tak by chciał. Powinien wrócić. A Dąbkowski? No to samo. A najgorzej z Wojtikiem, tak? Co chyba najlepiej wygląda. Najlepiej? No. Czyli już może być kiedy do gry? No nie, no mówię, 10 dni minimalnie wszyscy, cała trójka. Tak? Czyli do Pucharu jeszcze może zdążą, tak? Mam nadzieję. Do trenera Bożowskiego, co się z trenerem Płachtą stało? No tak jak powiedziałem, jest po prostu chory i musiałem przyjechać w zastępstwie. Ponieważ nie mamy więcej trenerów jakby w klubie. To pan na dwa fronty, tak? Prowadzi teraz. Gdzie pan jutro gra? W Sosnowcu gra. To z tego zespołu kto tam będzie grał? No raczej nikt nie będzie grał, ponieważ my gramy w niedzielę kolejny mecz z Katowicami w Ekstraklasie. Także tam jest chłopaków na tyle, że powinniśmy sobie dać radę póki co na dwóch drużynach.